Dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj do mojej pralni, gdzie pokażę Wam, jak pakujemy Avon. Zdaję sobie sprawę, że bardzo dużo konsultantek dołącza do naszych grup i często nie wie, jak ma spakować ten Avon, jak to jest. Dostaje pierwszy box, nie wie, jak go otworzyć nawet czasami, nie wie, jak ogarnąć po prostu te kosmetyki, od czego powinna zacząć, więc króciutko dzisiaj pokażę Wam, jak ja to robię. I podzielę się z Wami moimi wskazówkami i pokażę, jak ja po prostu zajmuję się moim Avon, jak pakuję zamówienia dla moich klientek już od 6 lat. Ok? Więc tak, od czego zaczniemy? Tego zaczniemy, że wysłałyśmy swoje pierwsze zamówienie i otrzymałyśmy box. Box, czyli kartonowe pudełko. Słuchajcie, tak wygląda pudełko. Słuchajcie, pudełka do Was przychodzą. Ups, co? O, ale wymieszałam zamówienie. Przychodzą do Was tak, ok? Przychodzą do Was w tej formie, tak pakuje je Avon. Ale co my robimy z takim pudełkiem? Po pierwsze, jeśli macie dostawę, to sprawdzacie. Tutaj z boczku macie lejby, na której pisze Twoje imię, nazwisko, adres i numer konsultantki. Nie, numer konsultantki już nie pisze, kiedyś pisało, teraz nie ma. Nie ma numeru konsultantki, czyli tylko Twoje dane personalne i ile, najważniejsza informacja, ile boksów dostałaś. Tu pisze u mnie, że to jest 1 of 1, czyli miałam dostać jeden boks z jednego boksa. Czasami zdarzy się tak, że może być tu większa ilość i w zależności, przypuśćmy, miałeś dostać 5 boksów, to masz 1 z of 5, 2 of 5 i tak dalej. Powinnaś dostać 5 kartonów z Avon, tak? Jeśli zdarzyłaby się sytuacja, że przypuśćmy, miałaś dostać więcej niż jeden, a kurier daje Ci mniej, to zawsze sprawdź sobie na swoim koncie konsultantki, ile w order tracking masz podpisanych boksów, które dał Ci kurier, bo może się zdarzyć tak, że da Ci na przykład o jeden boks mniej, ale on wie o tym, wpisze Ci informację, że tego dnia dał Ci te mniej, tą mniejszą tą ilość boksów i brakujący boks dowiezie Ci następnego dnia, więc nie musisz się, słuchajcie, martwić. Jeśli natomiast byłaby sytuacja, kiedy w order tracking masz wpisane, że kurier dał Ci, przypuśćmy, 5 boksów, a dostałaś 4 i w związku z tym brakuje Ci jednego boksu, to w tym momencie powinnaś to jak najszybciej napisać, zadzwonić, zgłosić po prostu do Avon, że brakuje Ci boksa i w tym momencie podajesz właśnie z tej naklejeczki numer boksa, jaki Ci brakuje. Wtedy Avon wie, o jaki boks chodzi i wyśle Ci duplikat tego brakującego pudełeczka. Dobra? Ok, czyli jesteśmy konsumentkami, mamy swój pierwszy boks. Kładziemy go, słuchajcie, w ten sposób, z góry nogami. Tu jest, słuchajcie, nawet informacja, ile w tym boksie powinno być, jak go otwierać, nie nożyczkami, nie nożem. Widzicie? Są te symbole. I wystarczy, słuchajcie, że położycie boks, naciśniecie lekko ręką, tutaj włożycie paluszki i pociągnięcie po prostu do góry. I tak samo druga strona. Zobaczcie. I w ten sposób bezproblemowo otwieramy box. To jest akurat zamówienie moje, które ja wykonałam z First Looka. Zawsze mamy w zamówieniu fakturę wydrukowaną. Wiadomo, kosmetyki. O, nowy perfumik mam. Zaraz to będę otwierać, będę go wąchać. I jakieś tam produkty. Co robimy? Mamy fakturkę. Fakturkę znowu sprawdzamy. Co to jest fakturka? Czyli faktura, czyli rachunek do naszego zamówienia. Wszystkie nasze dane personalne są na fakturze. Jakieś informacje z Avon. Rozliczenie. Tu mamy dokładne rozliczenie naszego konta. Pamiętajcie tak samo, że nieraz, kiedy przyjdzie do Ciebie zamówienie, a Ty w międzyczasie wysłałaś kolejne zamówienie, albo zapłaciłaś coś, czy nawet dostałaś zamówienie przez sklep online i tym samym Twój balans do zapłaty się pomniejszył o właśnie prowizję tego zamówienia przez sklep online, więc ta kwota do zapłaty może być już nieadekwatna, więc to jest tylko, że tak powiem, Twoja informacja dotycząca tego zamówienia, ale jaki jest rzeczywisty stan Twojego konta, płatności i tak dalej, powinnaś wejść na swoje konto, zalogować się i wejść w account balance, tam masz dokładne rozliczenie aktualne zawsze, tak? Tu mamy informację, jak można dokonywać płatności w Avon i druczek, z którym możesz iść na pocztę, do banku i zapłacić swoje zamówienie. Tutaj musisz wpisać swoją kwotę zamówienia i pamiętaj, żeby każdorazowo do takiej wpłaty, tu jest zresztą informacja, gdzie ona jest, tu jest gdzieś ta informacja,
że każdorazowo do takiej metody płatności doliczamy 57 pensów. Czyli jak tu mi pisze, że mam zapłacić 94,81, to dodaję do tej kwoty 57 pensów i taką kwotę dopiero wpisuję i wpłacam, ponieważ tyle kosztuje zrobienie wpłaty właśnie tą metodą. I jeśli my same nie dodamy tych 50 pensów, tak, to Avon odliczy z tej kwoty wpłacanej nam. I w tym momencie, znaczy nie Avon, poczta po prostu potrąci sobie robienie tą metodą płatność, bo to jest koszt robienia tej płatności, i o tyle mniej będzie w Avon zapłacone i tyle będzie Wam brakowało, więc pilnujcie tego, żeby zawsze była dobra kwota. Następnie, co mamy dalej? Następnie mamy informacje personalne, jakieś informacje z Avon dotyczącego mojego konta, bądź na przykład, tak jak tu piszę, że jest jakiś problem z budzikiem, że źle wydrukowana informacja, więc też czytamy te informacje, one są dla nas. Ostatnia, kolejna strona, bo to nie ostatnia w zasadzie, to jest dokładne rozliczenie, faktura tego, co zamówiłyśmy, czyli kody, opis, ilość, cena, to są akurat, tak jak powiedziałam, z Ferzuga rzeczy, więc to są ceny demo, więc nie ma tu prowizji, to są ceny stałe, ile mam do zapłaty i często jest informacja, czego brakowało w zamówieniu i tutaj znajduje się opis, czy ja to dostanę z kolejnym zamówieniem, czy to jest sprzedane, co w związku z tym mam zrobić, ok? Więc pamiętajcie, jeszcze, o, pokażę, bo mam na innej fakturze, powinniśmy mieć nieraz tak zwane lejby, już pokażę. Lecą magnesiki. Taka strona jeszcze jest nieraz dodawana. To jest strona, słuchajcie, z tak zwanymi lejbami na zwroty. Jeśli czegoś takiego nie macie, to musicie, słuchajcie, wpisać. Tu są informacje, mamy wszędzie podane te kody, więc wpisać w swoje obojętnie które zamówienie kody, żeby właśnie taką jedną karteczkę do tej faktury Wam dołączyli i to trzymamy, te kody trzymamy. To są kody, żeby zrobić zwrot w Avon. O zwrotach powiem innym razem, żeby zrobić zwrot i te kody są ważne no limit, słuchajcie, cały czas, kiedy jesteście w Avon, można je wykorzystać, więc zbieramy te karteczki i je chowamy, nie wyrzucamy. Dobra, mamy to, co dalej ja potrzebuję, żeby spakować zamówienie dla swojej klientki. W Avon mamy do pakowania reklamówki lub papierowe torby. Są one w różnych rozmiarach. Ja, słuchajcie, wybieram największe, jak mam dużo produktów i z reguły pakuję do takich torebek papierowych, bo do nich wchodzi mi zawsze katalog. Co robię? Mam zamówienia, tak? Mam zamówienia moich klientek i słuchajcie, biorę sobie zamówienie mojej klientki. Zawsze wypełniają mi na takich właśnie karteczkach, a jak piszą mi na przykład albo przez Messenger wysyłają zamówienie, czy przez e-mail, to ja sama wypisuję te druczki. Pamiętajcie, że zawsze to jest, te nasze druczki zamawiamy je za darmo. Możemy je zamawiać sobie przy każdym zamówieniu, sobie wpisujcie, żeby też ich nazbierać i mieć ich dużo, bo jest to po prostu dowód zakupu dla klienta, dowód, a z drugiej strony na odwrocie są wszystkie zasady, jakie dotyczą klienta i konsultantki. Zawsze robimy coś takiego, że oryginał dajemy klientowi, kopia natomiast jest dla nas i trzymamy ją 29 dni, bo tyle klient ma czasu na zrobienie zwrotu od otrzymania zakupu. OK, więc mam jakieś tam jakieś zamówienie. Słuchajcie, to nie jest adekwatne do tego, co tu mam w pudełku. Po prostu tak przykładowo chcę Wam pokazać. Więc mam zamówienie. Według tego wybieram z kartonu, co ta klientka zamówiła. Przypuśćmy, że to będą te dwie rzeczy. Mam dwie rzeczy. Biorę je sobie. Sobie wtedy biorę długopisik. Na zamówieniu odhaczam, że one były, że je spakowałam. Wkładam je sobie do koperty, co jeszcze jej daję? Daję jej oczywiście zawsze aktualny, kolejny katalog. Katalog ma moją nalepkę. Jak nie macie nalepek, możecie, słuchajcie, wykorzystać tył katalogu i same tutaj wpisać swoje dane kontaktowe, imię, numer telefonu, czy właśnie link do Waszego digital brochure albo sklepu. Do tego ja dokładam właśnie druczek na kolejne jej zamówienie. Moje druczki mają pieczątkę, ale tak samo możecie tu wpisywać same swoją jakąś informację. Możecie również wykorzystać te druczki i tu na dole, na każdym druczku są informacje dla klientki, więc można, na przykład tak jak ja tutaj zrobiłam, zaznaczyć, że macie zostawić przed domem to zamówienie i zaznaczone jest, że przyjdziesz w poniedziałek,
AM, PM, czyli do południa, do godziny 12, a dostawa będzie 13 marca też do południa. Wystarczy, że tak robisz, klientka będzie wiedziała, czego się spodziewać i tak samo wkładamy to, na przykład ja wkładam to zaraz tutaj, słuchajcie, za okładkę. Dodatkowo, ja oprócz takich druczków mam wydrukowane, zamówione karteczki z informacją, kiedy właśnie ja zbieram zamówienia, kiedy będzie dostawa i moje dane kontaktowe, dane sklepu i tak dalej. Więc to jeszcze dokładam do zamówienia. Czasami Avon uracza nas dodatkowymi katalogami, na przykład teraz mamy. Te katalogi też są ważne do końca akurat tej kampanii, czyli ja pokazuję, to jest marzec, więc marca. Więc ten dodatek też również dodaję im. W tym momencie tak im dodaję. O. I jeszcze słuchajcie, Avon w tym miesiącu zrobił nam takie zakładeczki, ponieważ nie ma perfumowanej strony tego perfuma, więc wysłał nam pocztą takie dodatki, zakładki. Słuchajcie, tu można po prostu potrzeć i jest ten zapach. Jest też informacja, ile kosztuje zestaw. Perfum z zestawem gratis jest kod. I tu też, słuchajcie, można wypełnić swoimi jakimiś danymi kontaktowymi. Albo właśnie ja szukam tego perfumu, gdzie on tutaj jest. On jest na początku, czy miał być na początku. Jest. I wkładam zakładeczkę. O, widzicie? Wystaje. Włożyłam. Pakuję w ten sposób. Biorę woreczek, bo ja jestem konsultantką, która chodzi później i zbiera te zamówienia od moich klientek. Tak jak napisałam, zamykam woreczek. To jest tak. Tak pakuję katalog do woreczka. To dodaję właśnie tutaj do środka. Jeśli klientka, bo ja prowadzę coś takiego jak loyalty card, mam takie wizytóweczki swoje i każda klientka, jeśli robi zamówienie na minimum 20 funtów, dostaje znaczek. Jeśli uzbiera ich 5, to szóste zamówienie będzie miała ze zniżką 20%. Więc każda klientka, która spełnia ten warunek, robię jej znaczek. Też mam tutaj napisane, że ona za każde zamówienie dostaje właśnie próbki gratis, katalog i jakiś prezencik. Więc jeśli to zamówienie tutaj było powyżej 20 funtów, dostaje na przykład mgiełkę. Na taką mgiełkę też mam nalepki, gdzie piszę, że dziękuję za jej zamówienie. Z moim numerem telefonu, z moim linkiem do sklepu naklejam, żeby wiedziała, że to jest darmowy prezent. Dodaję do zamówienia. Na karteczce notuję, odhaczam, że spełniła warunek, daję do środka. Jeśli są jakieś darmowe próbki, mam na przykład, albo chcę coś, jest jakaś nowość, albo tak jak teraz w tym katalogu jest na Eniu oferta, że może tani kupić. Mam, przypuśćmy, próbki Eniu. Strzelam tak pierwszą, lepszą wybrałam. Dodaję jej dodatkowo próbeczkę. Jeśli mam perfum, próbeczkę też biorę, wyciągam. Dodatkowo zaszeleściłam, tak? Dodaję jedną próbeczkę, tak? Nie cały płatek, ale biorę, odcinam i wrzucam jedną próbeczkę też jej do zamówienia. Tak, zamówienie spakowane. Zamykam i oryginał zostawiam, przypinam tutaj spinaczami, a kopię zostawiam dla siebie. I tak spakowane zamówienie dostarczam mojej klientce. Tu na przykład mam drugie i tak właśnie ja pakuję zamówienia. Ja wiem, że każda z nas robi może to inaczej, ma swoje sposoby. Ja po prostu tak robię, chciałam Wam to dzisiaj pokazać. Moje takie dobre rady, jeśli chodzi o pakowanie Avon, żebyście nie popełniały błędów, to zawsze zostawcie sobie chociaż jeden katalog. Pilnujcie, żeby na tych właśnie druczkach, które wypełniacie Wy lub Wasze klientki, zawsze był numer strony, dobry kod, wpisany opis, cena, bo jeśli czasami nie wiecie, czy to, co w kartonie przyszło, to właśnie jest ten produkt, to sobie bierzecie właśnie wtedy katalog, sprawdzacie, co klientka zamówiła, co to było i bierzesz i porównujesz, czy ten produkt to jest właśnie to, co ona chciała. Ok? Więc zawsze miejcie ze sobą katalog. Z danej kampanii nigdy nie wyrzucajcie, zawsze jeden miejcie dla siebie. Tyle z dobrych rad. Miłego pakowania.